To wielka radość i niekłamany zaszczyt gościć pana Waldemara Jastrzębskiego w strefie Akademii Magazynu Akwarium. Pan Waldek to prawdziwa, świetnie trzymająca się, żywa legenda polskiej akwarystyki. No. Panie Waldku, proszę powiedzieć, jak to się w pana przypadku z akwarystyką, z tym hobby zaczęło? To może dosyć dawno, w 51 roku, no w 1951 roku. Zająłem się akwarystyką, po prostu inspirowało mnie to, że no, to nie były egzotyczne ryby, to były nasze krajowe ryby, cierniki, cierniczki, różanki, przepiękne różanki, które tak jak teraz brzanka różowa, tak wyglądały różanki u nas, które łowiłem w kanale Żerańskim. Wtedy kanał Żerański, w ogóle wody nasze były bardzo czyste, bardzo czyste. Cierniki, cierniczki łowiłem znów w kanale Brudnowskim. Teraz jak nieraz przechodzę tamtędy, to jest dosłownie ściek. Panie Waldku, a pan mi wspominał kiedyś, kiedy byłem u pana w domu, to, że te ryby razem z kolegą pan transportował do tak zwanego oczka wodnego. To wtedy jeszcze się nie nazywało oczywiście nie, oczko wodne. Myśmy z kolegą to nazywali na podwórku dołek z wodą. Tylko żeśmy wykopali tam, bo ja mieszkałem na Nowym Brudnie w domach jednorodzinnych, nie było bloków jeszcze, no. I żeśmy wykopali dołek ten sobie i napełniliśmy wodą, no ale za pół godziny wody już nie było, to w grunt wsiąkło wszystko. Więc żeśmy pomyśleli w ten sposób, sąsiad murarzem był, mówi chłopaki, ja wam pomogę. Pierwsze wejście to żeśmy myśleli jak zrobić, żeby woda nie uciekała, a wodę można było spuścić. Więc beczkę po smole taką dużą, bo kiedyś tam na Brudnie to dachy wszystko papą smołowane były, żeśmy skombinowali, dno odcięliśmy od tej beczki, żeby korkiem do góry, w głębienie dół żeśmy wykopali, tą beczkę żeśmy wpuścili, ten murarz sąsiad nam wymurował, nawet wtedy kazał nam, bo to był niesamowity wędkarz, żeby na niebiesko wymalować, to żeśmy zbierali pieniądze, żeby trochę farby kupić, a tą beczkę napełniliśmy wodą, a tą beczkę to po prostu było w ten sposób, że jak chciałem wodę spuścić, podmienić, to ten korek odkręcałem, ona, ta woda w grunt momentalnie szła, z tym, że ja zawsze do domu wpadałem, żeby od matki durszlak wziąć, żeby ryby tam nie weszły, to durszlak na otwór stawiałem, żeby woda zeszła, no. I wtedy było nowe pompowanie pompą taką do uzupełnienia tego oczka. To wręcz namacalnie usłyszeliśmy, jak to się w pana przypadku zaczęło. No. Ale pan mi mówił, że akwarystyka sprawiła to, że pan jest przez całe życie funkcjonował inaczej, niż by się wydawało, niż by się to zapowiadało. Pan nawet mi powiedział, że akwarystyka uratowała panu życie. Tak, uratowała życie. Z tego względu, że no, na Nowym Brudnie to było takie no, trochę cwaniactwo warszawskie młodych ludzi. I w grupie takiej no, 30-40 osób, koledzy, żeśmy sąsiadów, ale myśmy w zasadzie w trzech inne zainteresowanie mieli. Rybki, ptaszki, gołąbki, no bo to koledzy, którzy nie mieli tego zainteresowania, po prostu zeszli na złą drogę. Alkohol, napady, więzienia. A mnie to nie imponowało, bo ja później wolałem sobie, jak już do słodkowodnej, egzotycznej tej akwarystyki przychodziłem, to ja wolałem sobie, jak od ojca dostałem na jakąś rybkę parę złotych, to jak jechałem na Nowy Świat, żeby kupić, to ja na piechotę szedłem z Brudna na Nowy Świat, żeby zaoszczędzić na tramwaju, żeby kupić dwie rybki, nie jedną. A z powrotem, już jak wracałem to z rybkami, to, no to w żargonie warszawskim takim, no, żeby szybciej dojechać, to się
do tramwaju, ale nie wsiadałem do tramwaju, bo konduktorzy byli zaraz za bilety, tylko po prostu taki żargon z tyłu na cycku, na tym, to myśmy mówili na cycku, no i się jechało do domu. Ja jeszcze mogę taką ciekawostkę powiedzieć, jak najbardziej. Że jak szedłem na piechotę, tam gdzie stoi teraz Stadion Narodowy, przed tym był Stadion Dziesięciolecia, to nikt nie wiedział, ale tam były dwa gospodarstwa rolne, gdzie pasły się krowy i konie były. No. Ja nieraz kolegów pytam, tych starszych, oni nie wiedzieli. No, a ja tamtędy przychodziłem na Nowy Świat i widziałem. Na skróty do mostu Poniatowskiego i właśnie na skróty. I tam były gospodarstwa rolne. No. No, panie Waldku, wspomniał, że akwarystyka wyprowadziła pana na dobrą drogę. Że tak. Się pan znalazł, można powiedzieć, po jasnej stronie mocy. Tak. Ale patrząc na pana Waldka, na tą energię, ten optymizm i tak dalej, trudno sobie pana Waldka, prawda, wyobrazić dzisiaj jako zasłużonego szefa gangu albo tego, który organizuje napady. Nie. Ja mówię szczerze, no ja mam 83 lata, także wiek, słuszny. A się czuję, jak miał ze 20 lat. No. Pasja, akwarystyka, przyroda. Panie Waldku, bo to wynikało już w dużej mierze z pana poprzedniej wypowiedzi, ale gdyby pan tak w telegraficznym skrócie porównał, zestawił akwarystykę dekad, no powiedzmy właśnie połowy czy drugiej połowy XX wieku, a tą obecną, czym one się różnią według pana? Jezu, to nie ma porównania. Ja, żeby pierwsze moje akwarium, to ojciec z komórki wyciągnął taki swój do robienia wina w koszu. To było moje pierwsze akwarium. Z tym, że no, żeby dostać się tam do środka, to jak obciąć to? Więc ojciec mówi, nie martw się, zaraz obetniemy. Wziął sznurka lnianego, bo jeszcze wtedy nie było prądu na brudnie przy lampach naftowych. Lekcje odrabiałem, no. Polał ten sznurek naftą, podpalił. Jak już kończyło się palenie tego sznurka, to wziął wiadro wody, polał i tak jakby uciął tą szyjkę, wszystko odpadło. I mówi, teraz bierz cegłę i sobie szlifuj, żebyś nie pokaleczył się. To było moje pierwsze akwarium. Mówił pan o ciernikach, cierniczkach, różankach odławianych z siedlisk naturalnych, ale pan może się poszczycić zupełnie fenomenalnym, jak na owe czasy, posiadaniem, rozmnażaniem gatunków ryb żyworodnych, tęczanek, a także dyskowców. Czy o tych egzotycznych, a wówczas nie tak wcale łatwych i częstych rybach mógłby pan opowiedzieć? Ja powiem szczerze, przy dyskowcach jeszcze. Pierwsze brązowe dyskowce, które były, to koledzy pojechali na Śląsk, przywieźli mnie 10 sztuk brązowych dyskowców, które po roku czasu miałem jak talerze. Jeszcze wszyscy koledzy, którzy mnie znają, zawsze mówili, że u mnie to ryby jak brojlery wyglądają. Zawsze wypasione. I trafił się do mnie raz, co nie jakieś, tylko prawda. Ktoś napuścił ambasadora Indonezji na mnie, bo on chciał zdobyć paletki. Przyjechali do mnie, ja nie chciałem sprzedać, bo ja miałem 10 sztuk, ale on się tak uparł, bardzo dobrze po polsku mówił. Tak się uparł, że on nie wyjdzie, jak nie zdobędzie ode mnie 4 paletek. Ja mu sprzedałem 4 paletki po takiej cenie, które ja płaciłem za małe. Tak jak za małe zapłaciłem, ja od niego wziąłem takie pieniądze. On się orientował dobrze. Później w rezydencji u niego serwisowałem to akwarium. To jeszcze on z RFN-u sprowadził to akwarium, to te urządzenia. To ja powiem szczerze, mnie to zadziwiało, bo w Polsce nie było tego. No. Ale ja miałem tak dobrze, że jak ja wychodziłem, to ja dostawałem takie paczki, wtedy było wszystko na kartki wędlina, to ja dostawałem takie paczki i w każdej paczce był
koniak Napoleon. To, co ja mu sprzedałem, to ja na tym zarobiłem, mówię szczerze, nawet 50-krotnie więcej. I jeszcze miałem takie zdarzenie, bo do parku Ujazdowskiego poszedłem sobie z rana złapać Dafnę. Jak wychodziłem z parku, on przejeżdżał i zatrzymał, kazał kierowcy zatrzymać samochód, wysiadł do mnie, a milicjant na skrzyżowaniu nie wiedział, co zrobić. Czy dojść do nas? Stanął, patrzył się, nie wiedział, co zrobić. No bo to ambasador, na samochodzie chorągiewka i dosłownie nie wiedział, co z tym zrobić. No zrobił pan, można powiedzieć, karierę dyplomatyczną, a mógł pan zrobić jeszcze większą, prawda? No mogłem zrobić, ale ja wolałem zawsze być skromny. Rozumiem. A proszę opowiedzieć, bo pan był organizatorem największych wówczas w Polsce wystaw akwarystycznych w Pałacu Młodzieży. Tak. Czy może pan tę historię tutaj przybliżyć słuchaczom? No, ja jeszcze mogę powiedzieć to, że pałac był oddany do użytku w 1955 roku, a myśmy, była pracownia ekologiczna i akwarystyczna tam. I za komuny, żeby zorganizować jakiś związek, to żeśmy się dosłownie, listę, żeśmy sobie zrobili, nawet lipne nazwiska, żeśmy pisali, że takie osoby są, żeby część osób, żeby zarejestrować. I myśmy mieli w zasadzie od 1957 roku był związek akwarystyczny. Jeszcze nie słyszałem o polskim związku akwarystycznym, jak myśmy swój mieli tam. No. A wystawy, wystawy to na początku organizowałem dwie w roku. Na Dzień Dziecka i później jak ferie zimowe były. No. Z tym, że na początku były 4-5-dniowe, a pod koniec stwierdziłem, że najlepsze są 2-tygodniowe. Wtedy więcej ludzi przychodzi, z tym, że ja część wystawy biletowałem, żeby mieć, bo sami wiecie, organizacja następnej wystawy, jakie to koszta są. No. To biletowałem, ale tak gdzieś w 60% to wszystkie dzieci, wycieczki szkolne miały wstęp za darmo. Później konkursy jeszcze rysunkowe tworzyłem, bo powiedziałem, żeby coś dzieci mieli, to bo w Pałacu Młodzieży było bardzo dużo dzieci w różnych pracowniach i podczas wystawy robiłem konkurs rysunkowy dla dzieci. Rysunki sobie malowali tam, później żeśmy takie jury mieli, ocenialiśmy pracę i te prace w drugim tygodniu były na wystawie pokazywane. Z tym, że każde dziecko, które brało udział, była pierwsza nagroda, druga, trzecia, ale do ostatniego dziecka każde dziecko dostawało jakiś prezent, bo to dzieci nie dostanie, to by, a bo dlaczego on dostał, dlatego wszystkie dzieci dostawały nagrodę. W tym mnie bardzo dużo pomagała pani Bogusia Jankiewicz z Aquaela. Także panią Bogusię to znam, jeszcze nie mieli Aquaela, nie mieli nic. W domu też taka, to nie legenda, jak na powietrzacze robili, bo w domu u siebie, tam gdzie mieszkali, jak zrobili tam 100-150 sztuk, to pan Janusz brał walizki, jechał na Śląsk, na południe Polski, żeby sprzedawać, a pani Bogusia po Warszawie jeździła i sprzedawała. No ale pan jako pierwszy tester miał dostęp do tego sprzętu. A sprzęt to myśmy sobie sami robili, słuchajcie, ja nie wiem, nie było grzałek, nie było nic, tu koledzy wiedzą, myśmy sobie robili grzałki solne, baterię płaską od latarki, dwa te wkłady węglowe, przewód z jednej strony i z drugiej, w rurkę U puszczało się, nalewało się wody i dosypywało się soli. Im większe stężenie, tym grzałka lepiej grzała. To były takie grzałki.
kamienie do napowietrzacza, to wiecie, z czego robiłem? Po prostu wierzbę gałązkę, tylko żeby sęków nie miała. Nawiercałem, rurkę wklejałem do przewodu, a tu ścinałem po kącie tak, żeby nie do rdzenia. Ścinałem i jak się powietrzanie, jak się do brzęczyka dołączało, to dosłownie bąbelki malutkie, takie pyłek leciał z tego. No. A jak się zapychało, to brałem nóż, tylko trochę z wierzchu zeskrobywałem i dalej. I to było napowietrzanie. Panie Waldku, a proszę może na koniec powiedzieć, jakie są pana ukochane ryby i dlaczego? Czy to są tęczanki? To są tęczanki, zajmuję się, ale no, wszystkie ryby mnożyłem. Ja lubię paletki, skalary lubię, z żyworodnych lubię, tylko ładne jakieś mieczyki. To mieczyk to musi być nie cegła, tylko albinosy jakieś ładne w kolorze. Molinezja to musi być czarna i młode jak da, żeby tam nie było jakiegoś wtrącenia, że która się szara urodziła. To musi być 100% czerni. No. A rybami powiem szczerze, co nie trzymałem, bo mi nie leżało. Naskalniki miałem, ale to z ogrodu, warszawskiego ogrodu zoologicznego. Pierwsze naskalniki no, miałem. No. Ale z pyszczaków no, nie trzymałem. No. Rozumiem. Nie trzymałem, bo ja lubię roślinne. No właśnie, akwaria. Oprócz ryb, pan ma doskonałą rękę do roślin. Jest no. Pan podwodnym ogrodnikiem, można powiedzieć. A mogę jeszcze coś powiedzieć teraz. Nawet w zeszłym roku w grudniu urządzałem akwarium u takiej bogatej rodziny. Z tym, że jak ja urządzam akwarium, ja nie sadzę sam, nie robię. Tylko kto ma się opiekować tym akwarium, to dziewczyna, taka studentka 19-letnia. Ja tylko jej mówiłem, gdzie jaką roślinę ma posadzić. Wszystko jej tłumaczyłem, jak się nazywają rośliny i ona sobie sama urządzała. Bo ja stwierdziłem tak, że jak sobie sama robi, osoba, która będzie dbała o to akwarium, będzie bardziej dbała. A jak ja urządzę, to tak jakby na filmie patrzyła ta osoba, no. Później, no to dobrze. A tu jak sama robi, to ona wie, jak podejść do tego, jak sobie sprzątnąć wodę, jak filtr kubełkowy oczyścić. Ona wszystko wie, ja jej wytłumaczyłem. No. Mhm. I tak jest zadowolona niesamowicie. No. To jest w zasadzie dobra puenta, czy taka zachęta na zakończenie. Tak. Ale czy jeszcze coś miałby pan do przekazania młodym akwarystom, albo w ogóle adeptom tego hobby? Co chciałby no, pan im powiedzieć? Cierpliwość. Jak coś to są żywe stworzenia. A o żywe stworzenia to trzeba dbać. Nie to, że to jutro nakarmię, a to pojutrze, a to za tydzień sprzątnę. Tu musi być systematyczność. Żeby utrzymać w dobrej kondycji i akwarium, i ryby, to musi być systematyczność. No. To nie jest takie, że jutro zrobię. No. To jest obowiązek. To bardzo dziękuję panie Waldku. Dziękuję.